Show me her memory file. This is your future. Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim piątym filmiku z FIFA Ultimate Team. Ostatnio trafiliśmy Azada z paczki Once to Watch. Natomiast w dzisiejszym odcinku patrzcie, kogo trafiamy. Hiszpania, napastnik. Borja Iglesias. Żartowałem. Ten traf będzie w dalszej części filmiku i zapewniam was, że będzie epicki. Naprawdę będzie. O, tam był cień jeszcze, dlatego też pokazałem końcówkę. No, cień zawsze spoko. A więc, od czego by tutaj zacząć? Generalnie widzieliście mój składzik, który tam w ostatnim filmiku przed tym Azardem jeszcze wam pokazywałem. Oczywiście ten składzik musiał zostać zmieniony, natomiast oprócz tego, że został zmieniony, to na początku jeszcze tam były upgrade'y obrony, tam wjechał Lucas Hernandez, który był kupowany za 40, potem sprzedawany, potem za 50 kupowany, no i też był w składzie potem ciągle, a tutaj się okazało, że teraz chodzi po 90, więc naprawdę mega podróżało i tak przez przypadek znowu zrobiłem jakąś tam w miarę fajną inwestycję, też Akanji tam wjechał do składu i tutaj jeszcze macie meczyki z dnia, jeden dzień przed trafieniem tego Azarda Once to Watch. Więc tak jak mówiłem, trzeba było zrobić nowy skład, żeby tutaj ten Azard miał jakieś tam zgranie. W tym nowym składzie ten Azard będzie miał, patrzcie tutaj, gościa wysłania sportem po prostu do przedszkola. Gość, no zapomniał jak się nazywa po tym, jak został zrobiony przez Ben Yedera. 5 fazusa przed nogi naprawdę robi tutaj ogromną różnicę, natomiast w tej lidze weekendowej, którą grałem, no i też dlatego też nie było troszkę filmików, bo tu grałem ligę weekendową, tu też oglądałem Dreamhacka Malmo, piękna bramka Dembele. Tu sobie też handlowałem, FIFA też poświęciłem właśnie tam jeden dzień, tam parę godzin grubych handlowania, licytowałem karty, takie meta karty za jakieś tam kilka tysięcy i tak dalej. Nie będę wam dokładnie zdradzał szczegółów, natomiast też sobie zarobiłem dosłownie w te parę godzin 100 tysięcy, więc da się, nie trzeba mieć żadnej wiedzy tutaj co do handlowania, po prostu trzeba mieć jakby troszkę czasu i trzeba na dużym skupieniu licytować, ogarniać, tu szukać nowego, tu znowu zalicytować, tu patrzeć, tu pamiętać jakie ceny są, troszkę to jakby wymaga takiego zmęczenia umysłowego, że tak powiem, natomiast nie jest to mega nic trudnego. No i tutaj widzicie, trafiłem Kimisia w parce dwóch rzadkich złotych zawodników, a drugą kartą był João Felix. No i jak nazwać, oczywiście nie mogę już teraz narzekać na brak farta w paczkach, natomiast to była paczka niewymienna, tak, to był mój najlepszy drop tam razem z Ben Yederem. Ale generalnie z jednej paczki to zdecydowanie moja najlepsza paczka FIFA, oprócz tego Azarda oczywiście, tak, który jest niewymienny, Once to Watch. Więc tutaj jest Kimi za 30, no i João Felix za 30. Więc no nie mogłem tutaj za bardzo nic, że tak powiem, z tym wykombinować, no bo wiadomo, że tego się nie da sprzedać, co ja gadam w ogóle za oczywiste rzeczy. Natomiast jak zobaczycie w dalszej części filmiku, tutaj robiłem jakieś marki matchups, marki matchups, no i ten Kimiś został przeze mnie potem przetestowany. Już zresztą teraz mogę wam zrobić recenzję Kimisia, tak? Czyli niska pracowitość w obronie, 72 pace'a z cieniem 84, fajne statystyki obronne i bardzo fajny dribbling, bardzo można nim fajnie właśnie bronić w jakichś tam różnych sytuacjach, kiedy już faktycznie nasza drużyna się broni. Tutaj są paczki, tutaj zaraz będzie skład. Tutaj ładny Florenc też wjechał za 5 koła, zawsze spoko. Natomiast najgorszą jego oczywiście wadą jest brak pace'a. W tej FIFA to jest ogromny minus. I minus jest taki, że jeśli nie wybierzemy tego Kimisia i nie zaczniemy nim biec, zanim te podanie w ogóle nastąpi do jakiegoś szybkiego skrzydłowego, to ten skrzydłowy nas dogoni i nas przegoni, nawet jeśli go wybierzemy, tego naszego Kimisia, przed. Więc naprawdę był to duży problem. Jakoś dawałem sobie z tym radę i też grałem tym Kimisiem w tym nowym składzie w tej lidze weekendowej, ale potem go zmieniłem. No i w sumie żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej, tutaj bardzo ładny zwodzi, tutaj będzie Bodro, z tego co kojarzę, troszkę mnie przeciwnik tutaj podciął, ale mimo wszystko ładna brameczka. No i tak jak mówię, tutaj grałem tym składzikiem, który widzieliście ostatnio, tylko że tam już był właśnie Lucas Hernandez, tutaj przeciwnik był, nie, to nie było z tym, no nieważne, nie będę tutaj opisywał trików. No i tutaj macie składzik. A więc tak jak widzicie, Azard tutaj został połączony dzięki Griezmannowi i Witzelowi na 10, aczkolwiek to zostanie zmienione. Ale nie będę tutaj już wam spoilerował, to będzie wszystko po kolei. Więc tutaj też wjechał oczywiście brand Once to Watch, którego trafiłem w tej zbugowanej paczce drugiej z Once to Watchem, czy to raczej pierwszej, a za był drugi. Natomiast on tutaj tylko był tak temporary rozwiązanie. Tak jak widzicie, obrona jest już bardzo solidna i też grałem 3-5-2, ale na tą ligę weekendową grałem głównie 4-2-3-1 i 4-1-2-1-2 wersja wąska. Nie będę się rozwodził nad tym, jakie tutaj widzę plusy i minusy każdej z tych formacji, bo to jest temat na osobny film. Natomiast tutaj mieliśmy właśnie tego Kimisia,
którym bardzo fajnie się grało, oprócz tego, że łatwo było go wyprzedzić. No i też jego niska pracowitość w obronie sprawiała, że czasem faktycznie, jeśli ktoś wbiegał na jakąś pozycję, to spodziewałbym się, że obrońca będzie za nim mniej więcej szedł albo go krył, a on czasami jakby tak jakby mu się nie chciało trochę i przypuszczam, że to może i przez tą niską pracowitość w obronie. Oprócz tego, no kurde, jeśli do przodu szedł na przykład w 3-5-2 i był na skrzydle, to można było im naprawdę bardzo przyjemnie tam z piłeczką przy nodze różne rzeczy robić, natomiast no nie jest to na pewno... Myślałem, że jakoś tam dam radę z tym 84 pace'a sceniem, ale absolutnie to jest za mało. 84 pace'a, nie wiem, czy Witter ma tu 73 czy 72, bo tutaj mam zamazane, troszkę rozpikselowane. Natomiast też to było troszkę mało w tej lidze weekendowej i o tym się przekonałem. Natomiast Witzel Delaney na SPD-kach, na początku Brandbo na skrzydle, Hazard z myśliwym na napadzie. Oczywiście Griezmann, SP od Dembele skrzydło, Brand wtedy też był na lewym skrzydle, ale potem zamiast Branta wjechał do składu Lewandowski. No i Lewandowski był napastnikiem, wtedy Hazard powędrował na swoje typowe lewe skrzydło, Dembele na prawe, Griezmann SPO i w taki sposób prezentowała się moja drużyna. No i też bramkarz z Gulaciego, z gulaszu na nowy gulasz, czyli na Neuer. Tutaj nie wiem, bez sensu gadam, ale zmieniłem go. Gulaci naprawdę polecam wam, jeśli macie Bundesligę, albo jeśli macie na przykład, nie wiem, jeszcze tam jakiegoś Konate albo coś i macie Zielony Ring, to tym bardziej. Absolutnie topowy bramkarz Bundesligi, porównaj sobie statystyki, oczywiście przypominam, że domyślny styl gry, czy tam podstawowy styl gry dla bramkarza, innej opcji nie ma. On ma niewiele gorsze statystyki od Neuera, a kosztuje te 7000. Naprawdę absolutna przecena, super bramkarz, dobry wzrost, 1,92 m. Natomiast wymieniłem Neuera, bo każda statystyka się liczy, a miałem w banku jeszcze troszkę pieniążków, o czym też się przekonacie, gdy zobaczycie, co trafiłem w dalszej części filmiku. No i oczywiście jeśli chodzi o obronę, to absolutnie kozak, oprócz tego Kimisia, wiadomo. I Lewandowski, kupiłem go z takiej racji, że gameplay już się strasznie pogorszył, ale o tym zrobię filmik, już go miałem zrobić jakiś tam czas temu. Ale tak jak mówię, tu jakieś tam mecze, tu tamto, tu CS, tu film sponsorowany, tu liga weekendowa i tak ciężko się za to zabrać, bo naprawdę już mam dużo klipów, prawie 100 klipów mam pozbieranych. Ale te filmiki muszą po prostu być pompowane, więc to sobie zostawiłem na jakiś tam za tydzień albo coś takiego. Natomiast tutaj co mógłbym powiedzieć o Hazardzie, absolutnie kozak, dałem mu na początku Dead Eye'a i strzelał dużo ładnych bramek, ale z myśliwym, być tutaj PES ma bardzo duże znaczenie, więc z myśliwym postanowiłem, że będę go używał. Z myśliwym nie ma praktycznie wielkiej różnicy, nie jest to jakieś te topowe wykończenie, nie jest to maksymalna siła strzału, ale nie czuć tego, tym bardziej, że właśnie z tym Lewandowskim on u mnie grał na skrzydle. Oczywiście czasami też grał na napadzie, gdy włączałem 4-2-1-2 i tak dalej. Natomiast tak to wyglądało i Lewandowskiego kupiłem, wracając do tego wątku, z racji tego, że gameplay się strasznie pogorszył, to o czym mówiłem, będzie filmik, więc stwierdziłem, że ktoś, kto ma dużą fizyczność, się przyda i uwierzcie mi, Lewandowski to jest naprawdę dobra karta. Naprawdę rewelacyjnie mi się nie grało, szczerze mówiąc. Naprawdę masę bramek strzela, jest silny, obrońcy mu siądzie na plecach, więc nie, to wtedy się nie traci nim piłki. Te 87 pace'a z myśliwym, o dziwo, nie wiem dlaczego, ale bardzo często było tak, że on wychodzi na pozycję i po prostu wyprzedzał tych obrońców, mimo że wiadomo, dużo osób ma teraz szybkich obrońców, to mimo tego udawało mi się nim wychodzić na czyste pozycje w miarę często. To pewnie jest po pierwsze zasługa tego, że ma dużo ustawiania się, więc dobrze wychodzi do tych potem w dobrym tempie jakby. A druga sprawa jest taka, i o tym może nie każdy z was pomyśli, że kiedy właśnie on wchodzi do tych podań, to często jest tak, że jakiś słabszy zawodnik gdzieś tam już właśnie zostanie potem, jak już biegnie, będzie sam na sam, ktoś go przytrzymie, jakiś obrońca, ale wy ktoś go przytrzymie, on go dup zbara i biegnie dalej. To jest dosyć duża różnica, więc te tempo troszkę się równoważy przez tą jego fizyczność i naprawdę mi się nie rewelacyjnie grało, jak na kartę, która kosztuje 100 tysięcy, to jest naprawdę bardzo dobry napastnik. Aczkolwiek nie będę ukrywał, że brak pace'a to jest duża wada, duża różnica. Natomiast w tej lidze weekendowej sprawowało mi się naprawdę rewelacyjnie i potem kupiłem zawodnika z większym pace'em, ale muszę powiedzieć, że nie czułem ogromnej różnicy, praktycznie nie czułem żadnej różnicy pomiędzy nim a Lewandowskim, a jest to o wiele droższy zawodnik. No i tutaj tam już w tle widzieliście pierwszy meczyk tym składem, pierwsze bramki tym składem i gameplay już wyglądał naprawdę porażająco. Tutaj praktycznie wjechałem przeciwnikowi do bramki. No to akurat był piękny meczek, bardzo, bardzo fajnie mi się grało, ale znaczy źle mi się grało, bo gameplay był beznadziejny, ale przeciwnik był słaby. Tutaj jeszcze Brand sobie tyrał. Nie wiem czemu Brand tutaj gra na SPO. Ja chyba na początku nie grałem na SPO i Griezmann był na ataku czy coś takiego. Czy oni po prostu tak zmieniają swoje pozycje? Nie pamiętam. Natomiast tutaj jest pierwszy gol Hazarda w mojej drużynie. W debiucie, no i przeciwnik wytrzymał, wyszedł. Właśnie chciałem tutaj jeszcze powiedzieć a propos Lewandowskiego, że te jego cztery właśnie słabsze nogi. Polecam wam, tutaj widzicie jak pięknie Hazard wychodził, obrońcy nie mieli żadnych szans, gość musiał naprawdę szybciutko zmienić na tego obrońcu, żeby mnie dogonić i piękny lobik.
Co chciałem powiedzieć? Kurczę. Aha, że jeśli ktoś ma 4 gwiazdki słabsze nogi i ma wykończenie na wysokim poziomie, tak jak na przykład Lewandowski, to nie bójcie się w polu karnym obrócić się i ustawić się na słabszą nogę i z tej słabszej nogi, jeśli macie czystą pozycję, to strzelić jakieś tam, wiadomo, odległości 11 metrów, może mniej. Za pole karnego to nie za bardzo, tak? Trzeba mieć też dobre statystyki i dobre strzały z dystansu, dobrą siłę i tak dalej, wtedy może faktycznie wam wejdzie, ale generalnie no, nie oczekiwałbym, żeby jakoś wam to super wchodziło. Natomiast, tak jak mówię, jeśli macie czystą pozycję w polu karnym, to nie bójcie się używać tej słabszej nogi, jeśli nie macie 5 gwiazdek sztuczek. I to naprawdę mi niejednokrotnie wchodziło tak, jak myślę, z prawej nogi. Tutaj widzieliście, dostałem kolejną porcję paczek, to było w sobotę w nocy, porcję paczek z mojej wersji Ultimate, z której nie poleciało mi chyba nic super epickiego. Tak więc tutaj niech sobie lecą dropy, natomiast napiję się. Chyba nie widać lokowania produktu, nie? Tak chyba poza kamerką to było. Sigurdsson, bogato, 3000 w kieszonce. Wow, ale rym. No, to już jest poziom wyższy od Eminema. W każdym razie, o czym tutaj chciałem jeszcze powiedzieć? Kurczę Blade, jak to się mówi. Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. Mój składzik na moment właśnie, kiedy kupiłem Lewandowskiego, plus jeszcze tam wiadomo ten Neuer i tak dalej, zmieniłem środek pomocy, żeby właśnie ten sobie Hazard tam mógł tyrać ładnie na full zgrania, to mój skład kosztował 1 000 000, plus oczywiście właśnie Hazard Once to Watch, który w teorii kosztuje kolejny 1 000 000, ale to jest oczywiście karta niewymienna. My sobie po prostu liczymy nasz budżet, który możemy poświęcać na upgrade'owanie składu i tak dalej. Natomiast tutaj leci nam Belgia i kolejny Hazard. Nie, to jeszcze nie jest ten traf. Polecia nam pan Okąpany, który ma tylko 50 pace'a i jest no bardzo niegrywalny, a kiedyś to była bestia w FIFA, z tego co pamiętam. Ja oczywiście nie grałem w poprzedniej FIFA, ale tam jak się spotykaliśmy u kumpla rok za rokiem w kolejnych FIFAch, to pamiętam, że Kompany to była całkiem ogrywana karta. Tutaj poleciał mi Messi, żartuję, poleciał mi Lo Celso, który akurat wtedy chodził za jakieś 8000, więc było całkiem spoko. To był mój w sumie jeden z lepszych trafów, tak? To po raz kolejny nie mogę narzekać, że mam jakiegoś niefarta w tej FIFA. Natomiast no taki Lo Celso to był faktycznie jeden z moich lepszych trafów, tak? No bo Kimmich niewymienny, João Félix niewymienny, wiadomo tam Ben Yedder, trafiłem też Zakarię i kogoś tam, więc to tam może top 5 moich kart w ogóle w tej FIFA, więc oprócz tego wiadomo Hazarda, mój paklak był ciągle przeciętny, ale do czasu, oczywiście do czasu, bo ten czas nastąpił, tutaj gościa zrobiłem, tutaj go wysłałem też do przedszkola, nie wiem czemu Finezan dalszy słupek poleciała w środek bramki, bardzo dziwne, być może przez to, że obrońca gdzieś tam stał na drodze właśnie. I kurczę, jakiś tam gdzieś wątek mi się gdzieś pojawił w myślach, nie wiem co chciałem powiedzieć, ale nieważne, trudno. Tutaj widzicie, próbowałem snapić, było SBC, w których trzeba było 2 złotych piłkarzy Bayernu, chodzili po 10 000, no i widzicie jakie snajpy, no wiadomo, że to pewnie jakieś boty wykupował albo coś takiego, no ale widzieliście, Thiago tam za 2000 Kimmich za 4, jakbym to wysnajpił, to byłby nieźle zarobiony, a nie wiem czy już mówiłem, chyba mówiłem już o zarabianiu, że też poświęciłem jednego dnia parę godzin, chyba mówiłem o tym, nie? Bo, o, już wiem, co chciałem powiedzieć, widzicie, tutaj wszystko zatoczyło koło, przypomniałem sobie, ciekawostka, nagrywam ten tutaj te omówienie drugi raz, ponieważ za pierwszym razem nagrałem to wszystko, po czym usunąłem nagranie, czy raczej go nie zapisałem, zamknąłem program i tak to wyglądało. No i tutaj widzieliście mój najlepszy drop, w sumie drugi najlepszy, tak? Tak, no bo poleciał mi wtedy właśnie ten Ben Yedder, no i tutaj jest drugi najlepszy drop. Tutaj ja ciągle gram z Brantem, kurde, tutaj jest ładny bodol, cyk, kości usunę tym razem do drugiej klasy podstawówki, już nie do przedszkola, bo to nie było aż takie epickie. Natomiast, kurde, ja mam jakąś sklerozę. Tyle rzeczy się jakby dzieje, że widzicie, tu chcę o jednej rzeczy powiedzieć, tu mi się już płynie kolejna, więc zostawiam sobie ją w myślach na za chwilę, po czym pojawia się kolejna jakaś akcja. Ten filmik jest jeszcze troszkę chaotyczny, ale to przez to, że tutaj jest chyba najpiękniejsza i znowu widzicie, taka sytuacja nastąpiła, że muszę o nowym wątku zacząć gadać. Najpiękniejsza bramka była w tej FIFA, piękne okienko, praktycznie idealne, idealnie zmieszczone, widzicie, pod całą poprzeczką, od słupka, no ciężko o lepszy strzał. O, i tutaj widzicie, Lewandowski wybiega do sytuacji sam na sam. No i to jest jego gol w debiucie, tak? Tutaj już Lewandowskiego sobie kupiłem. Widzieliście, jak ładnie wybiegł przed obrońców. Oczywiście gościu nie wybrał tych obrońców, ale i tak lewy poradził sobie z wyprzedzeniem. No i to jest jego gol w debiucie z lewej nogi. Tutaj zobaczycie mniej więcej to, o czym mówiłem, tak? Tutaj znowu gość w ogóle nie wybierał tych obrońców. No i tutaj lewy strzela swoją drugą bramkę z lewej nogi w tym debiucie. No tutaj też było ciągle grindowanie Rivals, to było... Z tego co pamiętam, gdzieś tam w okolicach, przypuszczam, wtorku, tak? Czyli gdzieś tam tydzień temu, przypuszczam. No tutaj Lewandowski strzela hat-tricka z lewej nogi w debiucie. No kto by pomyślał, no takie coś sobie wymyślił gościu. Tak jak mówię, troszkę to jest jeszcze chaotyczne, bo dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy trzeba
omówić, które się zdarzyły w ciągu tych dni, bo się troszkę więcej materiału nazbierało. Natomiast tutaj widzicie, gdy biorę po raz drugi paczki z Arawet, myślicie, Matthew, wiesz ty co, no troszkę się ciebie wstydzimy, że te paczki bierzesz zamiast zabrać końcy. Natomiast, jakiś dziwny lach się pojawił, no kurczę, opłacało się. A wziąłem paczki z takiego powodu, zresztą o tym sobie powiemy zaraz, albo może teraz. Wziąłem paczki z tego powodu, że byłem tylko w randze trzeciej, w dywizji trzeciej. Mogłem być w dywizji drugiej, bo zrobiłem dosyć, no przyznam się, troszkę rage quitów było przez beznadziejny gameplay, ale o tym będzie osobny filmik. Natomiast tutaj SPD Chelsea, N'Golo Kanté. Moje szczęście jest niesamowite do tej pory w FIFA. Jak był beznadziejny fart, czy raczej no, okropny niefart z paczek do momentu trafienia Hazarda. Tak, teraz coś się odblokowało. Tutaj Sergio Busquets, Sergio, przepraszam, tutaj Kanté, no niesamowite. Jeszcze sprzedałem go za 400 tysięcy, kiedy to była praktycznie najwyższa cena, z jaką on tutaj pikował, bo potem też w tego samego dnia jeszcze spadł na 370 i tak dalej, więc sprzedałem go w dobrym momencie. Więc naprawdę solidny zastrzyk gotówki do tego mojego budżetu. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przed ligą weekendową całe te 400 tysięcy było ciągle w moim banku, więc nie wykorzystałem tego, ale wykorzystam do robienia nowego składziku, o którym przypuszczam będę dopiero myślał w czwartek, bo od czwartku od nagród bardzo dużo zależy i naprawdę w lidze weekendowej bardzo dużo się działo, ale o tym opowiem wam już w jutrzejszym filmiku, ponieważ no naprawdę, zobaczycie co się działo. Natomiast nie będę wam tutaj już spoilerów dawał, a teraz jeszcze dokończę. Wziąłem paczki, bo byłem w randze trzeciej dywizji trzeciej. Wyobraźcie sobie na przykład, że będąc w dywizji pierwszej, na trzecią rangę trzeba niecałe, bagatela, 50 tysięcy punktów do trzeciej rangi, tak? Do drugiej rangi trzeba ponad 60 tysięcy, a do pierwszej, no nie wiem, może 80 tysięcy, bo widziałem to u streamerów. Więc ja u siebie miałem do drugiej rangi, potrzebowałem 26 tysięcy punktów. Ja to olałem, tak, zostałem w trzeciej i pomyślałem, kurde, mam 36 tysięcy wziąć, to już wolę wziąć sobie dwie paczki, tak, z 25, za 50. No i jak widać, opłacało się. Tak więc przykro mi, że musieliście oglądać takiego niesamowitego farta mojego po raz kolejny w jutrzejszym filmiku, ponieważ plan jest wrzucić filmik jutro. Pokażę wam składzik, który, znaczy ten składzik, który tutaj widzieliście, to był składzik, którym grałem właśnie te Food Champions. Potem w trakcie Food Champions troszkę się to zmieniło, ale generalnie zrobię właśnie relację z Food Champions. Podzielimy to, ponieważ no troszkę tych jakby meczów jest do opowiedzenia, więc zrobimy to na dwie części. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, mam nadzieję, że ten filmik też wam się podobał, ale filmik jutrzejszy musicie zobaczyć, bo naprawdę będzie się działo. A na ten filmik to już wszystko, więc jeśli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to koniecznie zostawcie subskrypcję, ponieważ będzie się działo i myślę, że kolejne filmiki już będą takie troszkę bardziej linearne, bo wiecie, już początek FIFA się skończył mniej więcej tak, już nie ma tak, że zarobimy 50 tysięcy, co jest łatwą sprawą, no to możemy sobie robić już cały nowy skład, tak? Tutaj już będzie raczej zmiany w składzie, będą co kilkaset tysięcy, więc będzie tylko, wiecie, Food Champions, Rivals, ewentualnie jakieś tam wyzwania albo coś, ale będzie Food Champions, Rivals, więc będą filmiki o wiele mniej chaotyczne i tak dalej. Też będzie może jakieś live komentary w końcu, natomiast na ten filmik to by było tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, ewentualnie łapki, a ja już lecę, do zobaczenia w kolejnych filmikach, a tak dokładnie to jutro. Na razie.